A miniseria powstała dzięki wsparciu firmy SeoHost.pl. Jeśli szukasz najtańszych odnowień domen na rynku, a także szybkich i stabilnych serwerów www, VPS czy też serwerów dedykowanych, to koniecznie zajrzyj na stronę seohost.pl i zapoznaj się ze szczegółami oferty. Cześć, z tej strony Marcin Krzymiński i w tej krótkiej serii chciałbym pokazać Ci, jak zbudować stronę, czy też bloga w oparciu o motyw premium o nazwie Monstroid, a dokładniej Monstroid w wersji drugiej. Jakiś czas temu nagrałem kurs pod tytułem WordPress od podstaw i dzięki tej publikacji skontaktował się ze mną. Janusz Kamiński z firmy Template Monster. Janusz udostępnił mi ten płatny motyw, tak aby mógł podzielić się wrażeniami z moimi subskrybentami. Zanim przejdziemy do samego procesu instalacji i konfiguracji, zajrzyjmy sobie na stronę Template Monster i sprawdźmy, czym jest i co dokładnie ma do zaoferowania ten motyw. Przed Twoimi oczami jest domyślny wygląd tego oto motywu, natomiast przejdźmy troszeczkę niżej i zobaczmy, co tak dokładnie ma do zaoferowania ten motyw. 9 plus gotowych stron, czyli tak naprawdę ponad 9 gotowych wyglądów, które możesz zastosować w momencie instalacji tego automotywu na swojej stronie internetowej opartej na WordPressie. Z tego, co udało mi się ustalić, Monstroid oferuje tak naprawdę 16 gotowych wyglądów, tak więc przejrzymy sobie je troszeczkę później w momencie, kiedy będziemy instalowali i importowali dane demo do naszego testowego projektu. Zajrzymy troszeczkę niżej. 7 konfigurowalnych stylów nagłówka, tak więc dzięki czemu będziesz mógł sobie. Skonfigurować nagłówek w jakikolwiek sposób chcesz, czyli z logo po lewej stronie, z logo na górze, z logo na środku itd., itd. Cztery konfigurowalne style bloga, dzięki czemu będziesz mógł sobie poukładać wpisy swojego bloga w taki sposób, który będzie Tobie najbardziej odpowiadał. Oczywiście na licencji GPL wersji trzeciej. Także dostępnych jest dużo wtyczek, tych płatnych, jak i tych darmowych. Masz możliwość, czy też integrację z WooCommerce, z BuddyPressem, BBPressem, a dodatkowo masz takie wtyczki jak Booked, Appoi Booked Appointment, czy też The Events Calendar, a także wiele, wiele innych. W zależności od tego, jaki gotowy wygląd będziesz instalował, Monstroid będzie Ci proponował wtyczki, które są wymagane i też te, które wspomagają pracę z danym wyglądem. Przejdźmy niżej. Jak już wspomniałem wcześniej, jest też gotowy motyw, czy też jeden z gotowych projektów do zastosowania z wtyczką WooCommerce, dzięki czemu będziemy mogli sobie stworzyć sklep internetowy. Tutaj mamy kilka głównych cech, czyli Live Customizer, Creator Stron, czyli na zasadzie Drag and Drop, czyli przeciągnij i upuść, będziemy mogli sobie dodawać nowe elementy, czyli rzędy, kolumny. W tych kolumnach będziemy umieszczać odpowiednie komponenty itd. Łatwa instalacja, no to zobaczymy sobie jeszcze za chwileczkę oczywiście, oparty o bootstrapa, o zoptymalizowany pod kątem SEO, możliwość zarządzania typografią, kolorami, wsparcie dla Mega Menu itd., itd. Tak więc myślę, że to tyle jeśli chodzi o wstęp i w kolejnej lekcji już przejdziemy do samego procesu instalacji. Na tej chwilę Ci dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnej lekcji.